Wesołych Świąt to tytuł nowego musicalu Fundacji Ster i zespołu PDB. Tym razem aktorzy, tancerze i muzycy zmierzą się z trudnym tematem, jakim jest alkoholizm i narkomania. PDB za niedługo startuje z nowym musicalem, nowy projekt, tym razem tematyka taka poważna. Tak, zajmujemy się raz na jakiś czas też profilaktyką, zmierzamy się z tego typu problemem, tym razem wybraliśmy alkoholizm. No, uważam, że po prostu scena, teatr to jest dobre miejsce, gdzie można pokazać emocje, gdzie można przekazać emocje. Jeżeli czegoś nie dopowiemy, to i tak widz, myślę, że to wyciągnie, zauważy, gdzie można łatwo wejść w świat drugiego człowieka. No tak jak powiedziałam, zmierzamy się z alkoholizmem, który jest problemem bardzo dużym, który wpływa na wszystkie aspekty życia, nie tylko człowieka uzależnionego, ale też całej rodziny. Pokazujemy, tak jak powiedziałam, rodzinę borykającą się z tego typu problemem. Uderzamy tak samo też w komercjalizm Świąt Bożego Narodzenia, bo myślę, że wszyscy już zauważamy, że Święta Bożego Narodzenia to nie tylko wydarzenie religijne, ale też no, marketing, więc taki happeningowy. Dla aktorów ten projekt to duże wyzwanie, jednak z zapałem podchodzą do kolejnego musicalu pod szyldem PDB. Się w takiego Franciszka, który mówi po śląsku, po naszemu, mam piękną żonę Magdzie, pracuję w firmie z moimi kolegami, no i temat jest związany z alkoholem, także no jakieś tam sceny pani reżyser nas uczy, jak to zrobić, żeby było wiarygodne. No właśnie, trudny temat, ciężko się było wbić w tę rolę, w ten temat? Ciężko, bardzo ciężko, szczególnie, że gram, wcielam się w postać bogobojnego katolika, ojca rodziny, męża, ojca trójki dzieci, który niestety na końcu umiera na raka i przez cały okres świąt miał nadzieję, że jednak pojedna się z braćmi, że zrozumieją, wysłuchają, postarają się sprostać temu zadaniu, a jednak pieniądze, alkohol wzięły górę, no i wyszło jak zawsze. Gram Roxanę, córkę Kuby, jest ona dosyć zamkniętą w sobie nastolatką, która bardzo by chciała się otworzyć, powiedzieć o swoich problemach, ale wręcz panicznie się tego boi i woli zamykać się za taką mroczną maską. Jednak w pewnym momencie po prostu następuje w niej taki przełom, ponieważ ile można trzymać w sobie tę świadomość o tym, że ojciec ma problem z alkoholem, świadomość tego, że w rodzinie źle się dzieje, że wszystko się po prostu sypie i zmienia się w jedną wielką masakrę i farsę, że ludzie okłamują siebie nawzajem, mówią sobie kocham cię, a tak naprawdę po prostu to nie są prawdziwe uczucia, tylko to wszystko jest utopione w tym alkoholu. I myślę sobie, że Roxana jest taką postacią, którą bardzo szybko byśmy mogli tutaj odnaleźć w naszej rzeczywistości. Kuba, ojciec trójki dzieci, alkoholik, rozwodnik, wdowiec, no i brat ciężko chorego Adama, który naprawdę ma to gdzieś i po prostu tylko zapaja się w swoim alkoholu i marzy o wielkiej karierze, o wielkich pieniądzach, zapominając o swoich dzieciakach, nie dbając o tą rodzinę, która mu została i po prostu zły człowiek, można powiedzieć. Ja gram Sebastiana. Również syn Kuby, bardzo mocno uzależniony od narkotyków z powodu tego, że w jego rodzinie od zawsze działo się bardzo źle. Ojciec mocno uzależniony od alkoholu po prostu gardził nim, pomiatał i czuł się po prostu niekochany przez to. Widzowie wyjdą z jakimi refleksjami? Mam nadzieję, że z bardzo głębokimi przemyśleniami, bo taki jest nasz cel. Myślę, że skoro my już to w jakiś sposób mocno przeżywamy, odczuwamy tego dużą powagę, widz powinien się zastanowić. Powinien się zastanowić, co w te święta jest ważne. Czy człowiek, czy wszystkie inne okoliczności. Premiera musicalu Wesołych Świąt już w następnym tygodniu, 13 i 14 grudnia w Cieszyńskim Teatrze. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz. Kultura picia alkoholu w czasie świąt. Jest coś takiego. Naprawdę, drogi rodzicu. Jest coś takiego.